Ja pewnego pchła od rana. Była bardzo niewyspana, więc wezwała pełna skruchy dwa uczone kararuchy. Jestem chora, to się zdarza. Zaraz jadę do lekarza. Ile trwało przygotowanie całego spektaklu? Nie mogliśmy poświęcić zbyt wielu godzin, że tak powiem. To robiliśmy, że tak powiem, po godzinach pracy. Było to niewiele. Mieliśmy dosłownie 3 próby. Ponieważ muzyka była autorska, to była moja muzyka, więc no to ja musiałem, to ja sporo czasu poświęciłem. Natomiast te same próby całościowe to były dosłownie 3 próby, ale mamy nadzieję, że 27 czerwca będzie następny spektakl. I jeśli wszystko dobrze się ułoży, będzie to stale w repertuarze SCKM-u. Czyli co jakiś czas będzie można przyjść na pchłę Szachrajkę. Znaczy, mnie się bardzo podobało osobiście, byłam zachwycona, chociaż znam tekst na pamięć, ale no świetnie uważam, że świetne wykonanie i aktorzy, i muzyka, takie dynamiczne, bardzo mi się podobało. Także dobrze się bawiłam. Bardzo nam się podobało i dla dzieci, i dla dorosłych, super zabawa. Naklejamy troszeczkę inaczej, czyli układamy sobie wzór tam, gdzie chcemy ten fragmencik, żeby był, i smarujemy po wierzchu, od wierzchu, nie smarujemy pomiędzy, dlatego że serwetka jest na tyle cieniutka, że ona się po prostu, ten klej przesiąknie i przyklei nam się to. Jedyne, to staramy się przyklejać tak, jakbyśmy rysowali gwiazdkę, ale od środka, czyli zaczynamy sobie od środka. Co robicie ze swoimi zielnikami? Jakby było do zebrania, to chyba zrobię dla swojej mamy. O, uroczo. Będziemy robić teraz dekupaż z kwiatów. Podoba mi się to bardzo. No, chcemy coś oryginalnego zrobić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Także na razie ptaszki przykleiliśmy. No i będziemy dalej działać. Ja chcę taki robić kolorowy. Skąd pomysł na takie warsztaty? Z doświadczenia. Prowadzimy na co dzień takie warsztaty ceramiczne i między innymi z dekupażu. Jest to bardzo fajna technika, którą można wykorzystać, mogą wykorzystać i młodsi, i starsi. Także stąd pomysł. A przy okazji taki jeszcze wiosenno-letni z motywami liści i kwiatów. Tu prowadzimy te zajęcia w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, w pracowni ceramicznej i pracowni artystyczno-hobbystycznej i tutaj właśnie takie warsztaty są prowadzone. Ja włączę przyjemną, ale cichą muzykę, która nam będzie tutaj towarzyszyć. I teraz proszę, bardzo bym prosiła o wybranie sobie tych sprzętów, tych zabaw, do których poczuliście mięte. Można do wszystkich i można to zmieniać co 5 sekund, jak mają Państwo ochotę. Ale jest zadanie. Do każdego nowego sprzętu, do którego Państwo podejdą, albo do starego, jak ktoś zapomni, jakie ma marzenie, to nie będzie Wam wychodzić. Nie wiem, czy wiecie. Na szczęście ja tu jestem i będę przypominać. Proszę o tym pamiętać. Zapraszam. Co się najbardziej podobało na tych zajęciach? Te przekazywanie pewnie rzeczy, które na przykład z tych kijek i to wszystko. Kucha lubię kręcić na ręce. Z tymi szarfami, jak wymyślaliśmy swoje jakby marzenia i do tego ten. I mogliśmy, jak jeszcze było takie zajęcie, że mogliśmy, że nie mogło nam to spaść na ziemi, to też mi się bardzo podobało. Warsztaty cyrkowe, cyrk rodzinny prowadzimy w SCKM-ie już od ho-ho lat, a tak, w ten weekend w związku z Lichahartem no nie mogło zabraknąć wydarzeń cyrkowych. Organizujemy wydarzenie pod nazwę W górę. Używamy chustek, piłeczek, talerzyków, podrzucamy je w górę, żonglujemy. Gotowa? Gotowa? Wszyscy proszę się cofnąć! Jeszcze raz! Chodźcie, szybko! Szybko! I wyjść, wyjść!
tutaj w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży jest właśnie Święto Zabawy. Dlatego ja wymyśliłam, że Kangurowy Teatr zagra właśnie dziś, żeby wpisać się w program dzisiejszej niedzieli. Z tego się nie wyrasta. Z tego się nie wyrasta. Rzeczywiście miejmy w sobie dzieciństwo, pamięć o dzieciństwie. A myślę, że tu wielu z nas się przypomniały momenty, kiedy graliśmy w klasy, kiedy bawiliśmy się w Lampanos. Ten spektakl przybliżył dzieciom tradycyjne zabawy, które są już elementem naszej kultury. Także bardzo ważne, żebyście znali i żeby was nie zaskoczyli, jak powiedzą, co to są komórki do wynajęcia. Wy już wiecie, prawda? Co to za zabawa, komórki do wynajęcia albo Lampanos. A tak jak widzieliście państwo, te zabawy były przetwarzane w jakieś sytuacje w nawiązaniu do rzeczywistości naszej. Więc rozmawialiśmy sobie poprzez zabawę o różnych sprawach z otaczającego nas świata. Jak się pani podobało? Bardzo, bardzo fajnie było. Tak, pierwszy raz syn na takim przedstawieniu uczestniczył, więc jesteśmy bardzo dumni i było super. Jak się państwu podobał Bardzo. Bardzo? Bardzo, bardzo. Tak. Bardzo odklejony i bardzo kosmiczny. Bardzo się wymaga ogromnej pracy i zdajemy sobie sprawę, że to jest rok ciężkiej pracy. Także dziękujemy. Przepraszam, jak się panią podobał spektakl? No właśnie rozmawiamy o tym, że jesteśmy zaskoczone, bo naprawdę to był bardzo profesjonalny spektakl. Mi się bardzo podobało, że on nie był taki infantylny, ale jednocześnie był taki bardzo o takim świecie dzieci, o zabawie, właśnie takim twórczym przetwarzaniu różnych zabaw. Super, super. Absolutnie potwierdzam, podpisuję się pod słowami koleżanki, tak jestem wzruszona, przepraszam. Nie wiem więcej co powiedzieć, ale tak, nie wiedzieliśmy zupełnie czego się spodziewać, bo to długo było trzymane w tajemnicy, jak to będzie wyglądać. No ale efekt jest, no robi wrażenie. Jest to przeznaczone głównie dla dzieci, żeby pomóc, bo jeśli dzieci tańczą przy tym, prawda, dobrze się bawią, to myślę, że to jest korzystne dla ich wymowy, dla aparatu artykulacyjnego, bo omija to takie typowe zajęcia, że ktoś mówi, powiedz brat albo coś, prawda, to znaczy, że używa przykładów i to jest taka rozmowa, a to jest taki, nie wiadomo co to jest jakiś taniec, prawda, w którym dzieci uczą się. Ja myślę, że to na przyszłość zaprocentuje. Teraz to... Na przedstawieniu imienia. Ale na głowie nie miał. I smok jeszcze gdzieś tutaj by był. O, fajnie. Kto przychodzi? Proszę. My dzisiaj na zajęciach akurat wracamy do przysłów, do tego, co nasi przodkowie w jaki sposób traktowali, odbierali rzeczywistość i co nam tymi przysłowiami przekazali, jakie mądrości życiowe, jakie mądrości, jakie co przyuważyli być może w swoim życiu codziennym. Próbujemy to połączyć z czasami współczesnymi, czyli poprzez właśnie sposób sformalizowania tego na kamieniach, malując pisakami. Próbujemy właśnie jakoś tak odnieść się do czasów dawnych. I to jest, tutaj jest akurat zabawa, praca rodzinna. Wszyscy są u nas bardzo zaangażowani. Myślę, że wracanie do wspomnień jest bardzo mobilizujące w tym kontekście i że każdy ma ochotę tak spróbować jakoś zobrazować, zrozumieć na nowo, może przetworzyć to, co zawsze podsłuchiwaliśmy jakiegoś różnego rodzaju powiedzonka czy teksty, nigdy się być może nad nimi nie zastanawiając. I to jest takie właśnie fajna możliwość nowego spojrzenia i wydaje mi się, że każdy bardzo chętnie wraca, próbuje zrozumieć i jakoś przetworzyć tamtą rzeczywistość na czasy obecne. Także chcieliśmy połączyć coś. Mam strach, ma wielkie oczy. Dziecko to jest kwiat życia. Dziecko to jest kwiat życia. O. Co pan ilustruje tam? Dzieci i ryby głosu nie mają. Przysłowia związane, co to jest? Czarna owca, tak? Tak.
chyba nie. Wszyscy razem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uwaga, do środka. Raz, dwa, trzy. Do środka. Do środka. To teraz raz, dwa, trzy. I znowu. Nie, nie wszyscy? Tak. I raz, dwa, trzy. Z kim bawimy się? Tutaj mamy warsztaty z zabaw dzieciństwa rodziców, których tutaj mamy, czyli tak zwane zabawy z PRL-u. Pokazujemy dzieciakom, jak bawili się ich rodzice w czasach, kiedy nie było tyle elektroniki i tyle możliwości tak naprawdę spędzania wolnego czasu i jak niewiele trzeba było, żeby się całkiem fajnie po prostu bawić. To jest Dzień Dziecka po prostu, więc placówka jest dla dzieci. A że Dzień Dziecka jest akurat w tym czasie, no więc staramy się zrobić tak, żeby te dzieciaki nasze najmłodsze mogły spędzać czas po pierwsze radośnie, a po drugie właśnie w gronie rodzinnym, żeby można było im poświęcić też swój czas, żeby one odczuwały te rodzinne więzi. Tylko ciebie dziś powie, co się spiera. Pani ulubiona piosenka? No po dzisiejszych warsztatach to oczywiście Lipka. Moja to chyba Anhoi. Jest święto, święto dzieci, święto twórczości dziecka. No, jestem bardzo szczęśliwa. No wszystko wspaniale się ułożyło. Dzieciaki są bardzo kreatywne, bardzo, bardzo myślące. No cóż, no tylko się cieszę. Muszę przyznać, że wszystko się dobrze toczy na naszym drugim krakowskim forum sztuki dziecka. To już trzeci dzień i naprawdę i nasz plan się realizuje i dzieci są szczęśliwe. No jeszcze przed nami kilka wydarzeń, więc mam nadzieję, że dalej będzie tak wszystko pięknie przebiegało. Z taką radością, z taką energią, chociaż muszę przyznać, że jesteśmy już bardzo zmęczeni. Bo rzeczywiście cały zespół Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, który pracuje nad Krakowskim Forum Sztuki Dziecka, już nie od trzech dni, ale dużo wcześniej, bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby udała się ta impreza. Także wszyscy są już mocno zmęczeni, bo to ostatni dzień, ale rzeczywiście to, jak się udaje realizować, ile dzieciaki mają z tego radości, jakiej dumy można się doszukać wśród rodziców, no to wszystko nam rekompensuje to zmęczenie. Także jest naprawdę bardzo pozytywne. Jakie macie plany na przyszłość? Oczywiście w planach mamy kontynuowanie Krakowskiego Forum Sztuki Dziecka. To jest druga edycja dopiero, więc bardzo młodziutka forma, ale na pewno będziemy się starać to kontynuować także w przyszłym roku. Nie wiem, czy o tej samej porze, ale pewnie też zaistnieje Krakowskie Forum Sztuki Dziecka.